Robert Biedroń przyjmuje na swoje listy wyborcze kolejne osoby z ugrupowania Ryszarda Petru. Tym razem chodzi o bardzo ważną osobę. Czyżby szykowała się nowa koalicja? Znak zapytania. Robert Biedroń otwiera swoje listy wyborcze dla polityków z innych ugrupowań. To już kolejny raz, kiedy z ramienia partii Wiosny będzie kandydowała osoba z ugrupowania politycznego Ryszarda Petru. Tym razem chodzi o bardzo ważną osobę. Taki ruch może wskazywać na to, że na scenie politycznej mogą zajść poważne zmiany. Wszystko wskazuje na to, że numerem jeden na podkarpackiej liście partii Wiosna będzie Anna Skiba. Ten ruch zastanawia ekspertów, ponieważ jest to sekretarz generalna partii teraz, Ryszarda Petru. Transfer tak ważnej osoby na listę innego ugrupowania wyborczego może świadczyć o tym, że szykuje się nowa koalicja. Sekretarz generalna partii teraz. Na liście Roberta Biedronia. Kim jest Anna Skiba? Anna Skiba spotkała się w tym tygodniu z Robertem Biedroniem, który zaproponował jej pierwsze miejsce na podkarpackiej liście Wiosny w majowych wyborach do Parlamentu Europejskiego. Media donoszą, że sekretarz generalna partii Ryszarda Petru przyjęła już tę propozycję. Nowa osoba, którą przyjął na swoją listę wyborczą Robert Biedroń, jest absolwentką wychowania fizycznego. Prowadzi działalność gospodarczą i jest również aktywna społecznie. Jest między innymi przewodniczącą Rzeszowskiej Rady Kobiet oraz Rady Osiedla Pułaskiego w Rzeszowie. Swoją polityczną karierę rozpoczęła w Nowoczesnej. Ważna funkcja w ugrupowaniu Ryszarda Petru sprawuje od 30 stycznia 2019. Anna Skiba nie jest pierwsza. Robert Biedroń powitał w swoich szeregach inną posłankę z ugrupowania Petru. To już kolejna osoba z ugrupowania Ryszarda Petru wpisana na listy partii, którą stworzył Robert Biedroń. Propozycję drugiego miejsca na listach wyborczych w Warszawie otrzymała również Joanna Schöring-Wielgus. Posłanka nie została przyjęta w szeregi Koalicji Europejskiej i dołączyła do partii Roberta Biedronia. Wielu ekspertów twierdzi, że transfery oznaczają powstanie koalicji. Póki co Wiosna nawiązuje współpracę z konkretnymi osobami reprezentującymi określony światopogląd i najważniejsza jest wspólnota wartości. Zawiązanie koalicji nie jest teraz dla Roberta Biedronia sprawą priorytetową.